Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, ale niektórzy będą też obchodzić Halloween. W Siemianowicach Śląskich ma jednak nie być psikusów i złośliwości, a same dobre uczynki. Po raz trzeci w tym mieście odbędzie się Dzień Aniołów, czyli Heaven Wins. Paweł Jędrusik. Halloween od lat budzi kontrowersje. Nie brakuje zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego święta. Fajne święto dla dzieci, dobra zabawa, czemu nie? Niech korzystają, nie? Mają dzieciństwo, kiedyś to w Anglii czy gdzieś tam. Mają takie święto, czemu w Polsce by miało nie być, nie? Nie podoba mi się to. Dlaczego? No nie. Na przekór. Idzie i daj cukierka, bo cię obsypie mąką. No daj spokój, no. No gdzie my tu? No psikus, albo jak oni to tam mówią. No, na drzwi mi kiedyś nasypali mąki, bo zaciasnęłam, bo powiem nawet, że się wystraszyłam. W Siemianowicach Śląskich 31 października po raz trzeci odbędzie się Dzień Aniołów, chociaż i ta inicjatywa nie wszystkim się podoba. Uważam, że duszom trzeba dać spokój, nie? Żeby nie naruszać duszy. W Siemianowicach będzie Heaven Wins, a nie... No wiem, słyszałem o tym, ale jestem przeciwny temu. Temu też? Bo to cukierki będą rozdawane. To nic nie chodzi o cukierki, chodzi o spokój dusz. O to chodzi. Idea Heaven Wins w Siemianowicach Śląskich jest prosta. Osoby przebrane za anioły rozdają cukierki, w których znajduje się prośba o wykonanie dobrego uczynku. Anioły można będzie spotkać m.in. na siemianowickich cmentarzach, a zwieńczeniem dnia będzie bieg aniołów, sztafeta na dystansie 333 km. Borykamy się z wieloma problemami, różnymi obciążeniami w Polsce i na świecie, więc nie potrzeba nam dodatkowych jakichś problemów, negatywnych emocji, więc uznałem, że musimy iść w kierunku dobra, miłości, pozytywnych emocji, fajnych rzeczy, a anioł, wiadomo, kojarzy się zawsze pięknie, dobrze, niebo kojarzy się pozytywnie. Ale najważniejsze w tym wszystkim mają być dobre uczynki.